Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym, który jest w niecodziennym miejscu, bo na ulicy Zduńskiej. Ulica Zduńska ma tutaj kluczowe znaczenie, dlatego dzisiaj postanowiłem Państwa właśnie w to miejsce zaprosić. Chcę powiedzieć głośno i wyraźnie, że pan Marek Wojtkowski, prezydent miasta, dzisiaj podpisał dwa konkursy architektoniczne, które są istotne, ważne, ale też stanowią pewnego rodzaju, czy stanowiły pewnego rodzaju wyzwanie najpierw dla pracowników urzędu, a teraz dla architektów, którzy będą mogli w tych konkursach wziąć udział. Należy dodać, że jeszcze całkiem niedawno, kilka tygodni temu, ogłoszony został pierwszy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie kwartału ulic Cyganka, Żabia, 3 Maja, Brzeska. Konkurs architektoniczny przygotowany przez pracowników Urzędu Miasta, w szczególności Wydziału Inwestycji, Urbanistyki i Architektury oraz Biura Zamówień Publicznych. Również w tym przypadku, dla którego dzisiaj Państwa zaprosiłem, jest bardzo podobnie. To dzięki dużemu zaangażowaniu właśnie tych wydziałów, merytorycznej, ciężkiej pracy, takiej dodatkowej, która nie jest wymagana przy ogłoszeniu normalnego postępowania przetargowego, zdecydowaliśmy się na opracowanie regulaminu i ogłoszenie konkursu, który właśnie dzisiaj prezydent ogłosił. Jest to nowe podejście do projektowania w naszym mieście, które daje szansę na poprawę jakości przestrzeni publicznej, o czym tak często mieszkańcy naszego miasta mówią. Stąd miło mi poinformować, że prezydent Marek Wojtkowski ogłosił dzisiaj konkurs na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Śródmieściu, począwszy od ulicy, na której się znajdujemy, od ulicy Zduńskiej, przez Miedzianą, Zielony Rynek, Szczęśliwą i ulicę Jagiellońską. To tak zwane tereny zielone Śródmieścia i tak chcemy, żeby ten ciąg właśnie był postrzegany przez mieszkańców, że tutaj jest przyjemnie, tutaj jest zielono, tutaj jest bezpiecznie dla pieszych, bezpiecznie dla rowerzystów, ale oczywiście zachowując funkcje komunikacyjne tej przestrzeni. Stąd miło mi poinformować właśnie, że ten konkurs dzisiaj został ogłoszony, a wyniki tego konkursu będą znane 10 grudnia tego roku. Co ciekawe i to jest najważniejsze w tym konkursie, że zwycięzca tego konkursu będzie mógł przystąpić do negocjacji, a tym samym będzie miał możliwość opracowania dokumentacji projektowej, czyli to, co w koncepcji zaproponuje, to, co zwycięży. Później ten sam projektant, ten sam wykonawca będzie mógł zrealizować, co też jest, tak jak powiedziałem, nowym podejściem, wymagającym od wydziałów merytorycznych dodatkowej pracy, ale ostatecznie ta jakość przestrzeni publicznej powinna się tutaj poprawić. Również dzisiaj ogłoszony został konkurs tego samego typu również we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej na zadanie 3 maja w Onerfem, zadanie, które znajduje się w obszarze rewitalizacji. Jest to drugi konkurs architektoniczny w obszarze rewitalizacji przygotowany przez Wydział Inwestycji, Wydział Urbanistyki i Architektury oraz Biura Zamówień Publicznych. Również mamy świadomość tego, jak istotne, jak ważne jest to, że ta przestrzeń publiczna na 3 maja ma przyciągać mieszkańców, ma sprawiać, że będą się w tej przestrzeni dobrze czuli. Stąd też takie podejście bardzo wymagające od nas, ale dające szansę na efekt, z którego mieszkańcy naszego miasta będą dumni. W przygotowaniu również jest kolejny konkurs architektoniczny, konkurs na przebudowę Placu Wolności znajdującego się tuż obok. Tak jak powiedziałem, to jest nowe podejście do projektowania, nowe podejście do tego, co stanowi wspólne dobro
I jestem głęboko o tym przekonany, że mieszkańcy Włocławka po realizacji tych projektów powiedzą, że ten dodatkowy wysiłek, ta dodatkowa praca po prostu opłacała się i przyniosła spodziewany efekt.